rozmiary z tej strony. Przejechaliśmy z Emilką do Jelitkowa na plażę z rodzinką tutaj. Tak to wygląda, moi drodzy. Tu Emilcia jest niezadowolona. Nie? Niezadowolona, bo nie może się kąpać. Ona jutro wyjeżdża do szpitala. Jutro wyjeżdża do szpitala, do Kościerzyny na prawie 4 tygodnie. No i niestety. Nawet spodenek nie zakładałem, tych krótkich. Żeby nie kusić losu. Sam nie będę się kąpał, moi drodzy. Chyba Emilki nie zdenerwować, nie? Emilcia zła, bo kuzynostwo już poszło do wody. No niestety. Tak to wygląda, moi drodzy. Sobie zrobimy tylko taki krótki spacer. Pokażę, jak to wygląda w ogóle. Ludzi ogrom, moi drodzy. Ludzi ogrom. No idź. Ludzi ogrom jest. Myślałem, że będzie mniej, bo na telefonie pokazywało, że maksymalnie 19 stopni, ale powiem szczerze, że odczuwalna jest większa. Fajna sprawa. Emilcia narzeka. Wczoraj też fajnie było, moi drodzy, w tym zoo. Pomimo tego deszczu, tak? Ale zamówiliśmy sobie tego Meleksa. Meleksa, żeby tego ślimaka, żółwika takiego zamówiliśmy. Pan tam troszeczkę nas obwiózł. Praktycznie można powiedzieć, że 100%. 100% oprócz dzików. Bo tam dziki pominęliśmy tylko. 100% zoo nas po prostu przewiózł. Tam dzieciaki były zadowolone, bo akurat w tym czasie połowicznie padał deszcz. Także można powiedzieć, że w 100% prawie zoo zaliczone. Obiadzik zjedli, dzieci zadowolone. Lodów nie zdążyliśmy przez tą sytuację, że deszcz padał co jakiś czas. A co ja chciałem powiedzieć właśnie? Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy w Jelitkowie, moi drodzy. Jelitkowo. Ja tutaj mieszkałem kiedyś niedaleko i to ładnych kilka lat mieszkałem na Przymorzu. Chyba nawet pod 5 różnymi adresami, pamiętam. Ale wszystko tutaj, co generalnie miałem blisko, te swoje takie właśnie mieszkania, co wynajmowałem. Najbliżej to miałem 500 metrów od morza. To tutaj właśnie niedaleko. A tak na maksymalnie najdalej to może z kilometr. O, tak to wygląda, moi drodzy. Gdańsk, Jelitkowo. W tamtym kierunku, moi drodzy, o tam do przodu, tam jest Sopot. Sopot tam jest. Grand Hotel. A tam jest Gdynia. Ten klif taki właśnie po drodze, co się idzie. Tak to wygląda. Ludzie się bawią. Jest fajnie, przyjemnie, nie? To przyjemnie jest, nie? Emilia niezadowolona. Ona by chciała się kąpać, ale ona nie może się kąpać. Bo jeżeli ona wejdzie teraz do wody, to ona dostanie w nocy znowu, tam coś się okaże, że delikatnie infekcji dostanie. Tak się najczęściej to wszystko odbywa, te jej wyjście nad jeziora, nad morze. I ona wtedy dostanie infekcji, pojedzie do szpitala jutro, bo jutro rano jadą do szpitala, do Kościerzyny. Ja tam jadę ich tylko ze szwagrem po południu, po pracy. Te walizki, wszystkie tam jeszcze później, to one się spakowały przecież. Tam pozawozić to wszystko, a w sobotę będę jechał je odwiedzić, moi drodzy. Może tam zostanę na noc, zobaczę, ale chyba nie, bo akurat tak się złożyło, że sąsiadka jedzie na jagody w tamtym kierunku. Powiedziała, że tą sobotę akurat może mnie zawieźć i z powrotem do domu przywieźć. O, tak to wygląda, tutaj mają takie motorówki. Taka dzisiaj inna odsłona troszkę. Co prawda nie będę ten tutaj bażanta świrował i wchodził do wody, pokazywał jak pływa, jak ostatnio w Węgierskiej Górce tydzień temu.
aparat jest fajny, powiem szczerze. Jestem zadowolony z tego smartfona. Moi drodzy, tutaj chciałem taką ciekawostkę pokazać, bo tutaj od lat tak jest w Lidkowie. Co ja wspominałem o tych właśnie takich różnych retencyjnych stawów w miejscach, gdzie woda wpływa. To jest takie jedno z wielu. O. Tu, przepraszam. Tutaj, tutaj. O. Stamtąd woda wpływa. Do Bałtyku wpływa. No i oczywiście później jeszcze tam takie są jeszcze inne miejsca. Martwa Wisła. Już takie szersze takie właśnie. Tam, aha, no przepraszam, bo tam jeszcze Wisła wpływa, czy z Raduni, co tam właśnie też do Martwej Wisły wpływa woda i później do morza. To już tam są takie szerokie kanały, tak? Tutaj to jest tylko taka ciekawostka. No tutaj z tych stawów retencyjnych, tam między innymi z oliwy to płynie. Całą ulicę Piastowską, przez te wszystkie stawy retencyjne, tam normalnie gdzie są te park, bo to jest park, tam jest, się nazywa, jak się nazywa ten park? Parkowa tam jest, ten lasek taki, bo tam jest deptak, za tymi drzewami jest deptak w kierunku Sopotu i Gdyni. Nic nie zadowolona, chyba chcesz na loda iść? Wezmę ją na loda, no otarcie łez. Moi drodzy, tutaj kiedyś mieszkałem. Ja tego chciałem pokazać. Rodzinka poszła się tam kąpać, nie będę im przeszkadzał. Długo nie będziemy siedzieć, bo siostra dzisiaj będzie wracała już tam do siebie na wieś z rodziną. Może jeszcze by zostali, ale z tego względu, że jutro Emilcia wyjeżdża. Emilcia, nie? Chodź, kochanie. Emilcia jutro wyjeżdża do szpitala i ja też będę zapracowany. Ja muszę do pracy iść, później muszę jechać do Kościerzyny. Też to cały dzień mi to w sumie jutro zajmie. Teraz tylko muszę dojść do tego. Chodź. Musimy dojść do tego wyjścia na Parkową. A tutaj pójdziemy. Chodź, ryba. Tam idzie? Gdzieś tam idzie? Nie wiem. Idzie. Niezadowolona. Ona by chciała kąpać. Ja chciałam na jezioro jechać do lasu. Do Tomina. No, czekam. Chciałam nad jezioro jechać, ale to w sumie jezioro czy plaża, tutaj woleli plażę bardziej. Bardziej byli plażą zainteresowani. Chodź, kochanie. Dobra. Jesteś? Chodź, rybko. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale czemu? Tak to wygląda, moi drodzy. Tam jakieś chyba co 100 metrów, tutaj są takie wejścia z numeracją, podobnie jak tam w Darłówku, czy w Darłowie, czy w tym w Międzyzdrojach, jak byłem. Zawsze są takie... Nie wiem, czy widać. Trzeba pamiętać. Takie numeracje są. Wejść, tak? Tak to wygląda. A tutaj są takie deptaki. Można sobie normalnie iść wzdłuż tymi chodnikami. Od samego Brzeźna, tutaj za plecami mamy Brzeźno. Tylko my żeśmy w połowie tej trasy między Sopotem a Brzeźnem wysiedli tutaj niedaleko z tramwaju. To jest taki właśnie końcowy przystanek. Parkowa się nazywa. Jakby ktoś to nie wiedział. Przyszłościowo. Parkowa. Wieczorami dancingi są. Kiedy tu mieszkałem, to normalnie było wesoło, moi drodzy. Ja pamiętam, jak te kobiety cały dzień piwo piły, a się przyszło wieczorem na dancing, tam załóżmy w piątek, i się siedziało do późnej nocy, bo soboty nie pracowałem, bo ja w szpitalu pracowałem, moi drodzy. To było wesoło, powiem szczerze. Wiadomo, jak tam sobie
popili sobie tego piwka na słoneczku cały dzień, a później zaczęły tańczyć, można było się uśmiać. Później można sobie tam wpisać na internecie. Tam ktoś kiedyś wstawiał takie różne filmiki, mi się zdaje. O, tak to wygląda, moi drodzy, za plecami. Ten deptak. Tam ktoś wstawiał na internecie kiedyś. Parkowa. Można sobie wpisać na YouTubie. Parkowa Dancing Gdańsk. Coś tam, plaża czy coś takiego. Na pewno tam będzie wesoło. Moi drodzy, to taki króciutki filmik miał być, bo ja chciałem tam troszeczkę od rodzinki odskoczyć, bo ja wiem, że oni spragnieni są tej wody, a ja nie mogę się dzisiaj kąpać. Znaczy ja bym jeszcze ewentualnie mógł, ale nawet nie jestem za bardzo przygotowany. Mówię, Emil, ci tutaj kupię lody. Nie wiem, czy tutaj są lody, kochanie, weź zobacz. To jest kawa. To jest kawa. Kawa, to chodź, lody są tam. Gdzie są lody? No. Gdzie są lody? Aha. To jakie chcesz? Jak to wygląda, moi drodzy? Nie wiem. Może tak. Niebieska. Tak? Tak. Jedną gałkę? Tak, jedną gałkę. Aha. A tu kolejka jest, moi drodzy. Kurde. Moi drodzy, Emilona już kupiła. Ja chciałem taką rundkę tylko tutaj zrobić po tej parkowej, pokazać, gdzie te tańce się odbywają. Tutaj generalnie to wszystko się odbywa. Pod tym parasolem tutaj. To tak już bardziej, taka bardziej reklama, że tak powiem. Tutaj. Pod tym parasolem. Wielitkowo parkowa. Się odbywają te tańce, takie te dyskoteki na powietrzu, tak? O, tak jest napisane. Taki charakterystyczny, stary napis, stary budynek, moi drodzy. O tym, że niełatwo będzie wrócić do Ekstraklasy, szybko przekonała się za to Wisła Kraków. W swoim pierwszym tutaj będziemy wracać. Widzę, zremisowała z Sandecją 0-0. Moi drodzy, to taki jeden tylko będzie filmik. Może jeden z dwóch. Nie będziemy tutaj ten przynudzać, bo Emilcia musi loda zjeść. Idzie właśnie. Niezadowolona. Kuzynostwo się kąpie w wodzie. Fajnie. Fajna sprawa, nie? Wcale nie jest tak tam chłodno jakoś może, ale ona nie może. Ona wyjeżdża, ona nie może po prostu ryzykować. Dostanie infekcję i później okaże, że ze szpitala ją cofną. A czekała na ten wyjazd. Miesiącami czekała, bo to taki umówiony był. Niestety. Jeszcze raz tutaj zademonstruję, jak to wygląda. O, może pokażę. W ten sposób. W parkowej takie są tutaj. Strzałki różne. Moi drodzy. W tamtym kierunku kamera ta właśnie z przodu pokazuje kierunek na Sopot, tak? A tutaj pokazuje kierunek na Brzeźno. Cała filozofia. Będziemy już kończyć pomału. Jeszcze może jeszcze jeden włączymy, nie wiem, czy włączymy jakiś film. Chciałem podziękować przede wszystkim z YouTube'a. Tym, którzy wstawiają tam swoje komentarze, którzy nagrywają swoje filmiki na YouTubie, którzy śledzą nasze filmiki. Nie, Emilcia? Ja tam zawsze wszystko Emilci przekazuję, każde pozdrowienia, każde jakieś tam pozdrowienia, każde jakieś takie ciekawsze
komentarze, jak ktoś coś tam pisze. Telefon dzwoni, moi drodzy. Tak. A ja zaraz te kanapki przyniosę, tylko mówię, wezmę z Emilią taki króciutki filmik, nagram i mówię, na otarcie łez jej loda kupiłem, wiesz, bo ona ten, ona płacze, że ona nie może się kąpać. Ja zaraz wchodzę, bo ja jestem przy tym wejściu tutaj na parkowej. Chodź, kochanie. Zaraz wam przyniosę te kanapki, wam przyniosę i picie. No dobra, pa. Moi drodzy, siostra dzwoni, bo są głodni. Mam ten plecak właśnie z kanapkami. Będziemy kończyć pomału. Jeszcze raz dziękuję wszystkim z YouTube'a. Wszystkim nagrywającym, jak to tam Tomi76 mówi twórcom. Wszystkim z YouTube'a dziękuję. Za to, że śledzą nasze filmiki. Za to, że swoje tam niektórzy właśnie, my też śledzimy oczywiście. Ja tam nawet wczoraj taką nakłaniałem panią jedną, żeby też od czasu do czasu może jakiś filmik wstawiła. Napisała, że Wiewióra 154 z Podbielsko-Białej napisała, że jak kupi sobie nowego smartfona, bo tam ma takiego troszeczkę, takiego smartfona marzył, mówi, że należało już by wymienić, wtedy jakiś film nagra, na pewno wstawi na YouTubie. Będę ją trzymał za słowo. Szukam teraz rodziny, bo Emilia, my tędy wchodziliśmy? Nie, my chyba tędy wchodziliśmy, tam. Tamtym wejściem. No jest więcej plaży. Zastanawiam teraz, gdzie rodzinka jest, bo nie pamiętam za bardzo, którym wejściem wchodziliśmy, moi drodzy, ale raczej nie 72, chyba 70 albo 71 wchodziliśmy. Widzą państwo, jak to jest? Co? Co tam? Tak? Tak. Na pewno? Moi drodzy, tak czy inaczej, nieważne, my idziemy szukać rodzinki. Pozdrawiamy serdecznie z Gdańska. Emilia, pokiwaj tam widzom. Dziękujemy za oglądanie. Do następnego, hej. Postaramy się dzisiaj jeszcze może jakiś króciutki filmik nagrać, także wtedy może to wyjście będzie w dwóch częściach. Do zobaczenia.